Aż do skończenia świata kapłani we mszy świętej sprowadzają Pana Jezusa z nieba na ołtarz. Codziennie tedy odbywa się przed nami w kościołach cud większy niż w Kanie Galilejskiej. Tam bowiem woda zamieniła się tylko w wino, a tu chleb i wino przemienia się w najświętsze ciało i krew samego Syna Bożego. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Po dłuższej przerwie powracamy z pracownią świętego Antoniego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kościele świętego Michała Archanioła w Bridgeport w Connecticut. Właśnie tu, gdzie powstały dotychczasowe nasze katechezy i spotkania. Dziś okazja szczególna. Znajdujemy się w tygodniu, w którym Kościół odprawia uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc Boże Ciało, a jednocześnie wspomina naszego patrona, świętego Antoniego, który towarzyszy nam i naucza nas. To wielkie i wspaniałe spotkanie ze świętym z Padwy, który po raz kolejny dziś zechce podzielić się z nami swoją wiedzą, a ponieważ towarzyszy nam w tym tygodniu treść eucharystyczna, pochylamy się nad tajemnicą obecności Pana Jezusa wśród nas w Najświętszej Eucharystii. Zechciejmy zapytać świętego Antoniego, czym dla niego jest Eucharystia. Jak święty Padewski naucza swoich słuchaczy o mszy świętej? Czym jest Eucharystia? Czym jest modlitwa eucharystyczna? Czym jest komunia święta? Zapytajmy o to wszystko świętego Antoniego. Zapraszam do kolejnego spotkania w naszej pracowni świętego Antoniego. Eucharystia, czyli dziękczynienie, najświętsza ofiara, sakrament ołtarza, msza święta, komunia święta, najświętszy sakrament ciała i krwi Chrystusa. Tak wiele słów opisujących to samo misterium. Największe i najważniejsze misterium sakramentalne, tajemnicę naszej wiary. To my, jako chrześcijanie, sprawujemy te tajemnice, wypełniając słowa Pana Jezusa: to czyńcie na moją pamiątkę. Ofiara uwielbienia, modlitwa eucharystyczna, jedność Kościoła, uczta i ofiara. Te wszystkie
słowa, rozumienie. To wszystko opisuje nam jedną i tą samą tajemnicę naszej wiary. Cztery fragmenty Nowego Testamentu mówią o ustanowieniu Eucharystii. Egzegeci uznają, że są zapisem różnych tradycji, lokalnych wspólnot. Zatem wyróżniamy dwa kierunki, antiocheńską i palestyńską. W tradycję antiocheńską wpisuje się święty Łukasz i święty Paweł. Czytamy w liście Pawłowym, pierwszym liście do Koryntian, następujące słowa. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. W drugiej tradycji palestyńskiej widzimy ewangelistów Marka i Mateusza. W Ewangelii Markowej czytamy: a gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z tego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. W podobnych słowach opisuje tę tajemnicę święty Mateusz. Ewangelia według świętego Jana ukazuje nam znaczenie mistyczne, duchowe Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus mówi: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Zmieniały się przez wieki pewne formy, ryty, gesty w trakcie celebracji Eucharystii. Niezmienny pozostał korzeń i istota całej naszej liturgii. Aby wypełnić testament Pana Jezusa, to czyńcie na moją pamiątkę. Święty Antoni i jego czasy to okres sformowania się pewnych ustaleń dotyczących Eucharystii. Sobór Laterański IV w 1215 roku wypowiada się przeciw heretykom, przeciw Waldensom i Albigensom, a także przeciw błędnym dociekaniom niektórych teologów, ukazując, że w Eucharystii obecne jest rzeczywiste ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Sobór potwierdza doktrynę katolicką o przeistoczeniu. To wszystko, co mówi nauczycielski urząd Kościoła, opiera się na przeczytanych przed chwilą słowach i tradycji Kościoła. Nie dziwi więc fakt, że święty Antoni wiernie głosi naukę katolicką o Eucharystii. Jego kazania zawierają naukę o mszy świętej, która jest jasna i dokładna, logiczna, ale rozrzucona w różnych kazaniach. Zapytajmy zatem świętego Antoniego, a on odpowie nam, jak to zwykle czyni. Zapytajmy go, czym jest msza święta i dlaczego jest ona dla nas taka ważna. W jednym ze swoich kazań święty Antoni naucza z całą wyrazistością. Należy mocno wierzyć i otwarcie wyznawać, że to samo ciało, które zrodziła Najświętsza Dziewica, które wisiało na krzyżu, leżało w grobie, trzeciego dnia zmartwychwstało, wstąpiło do nieba na prawicę Ojca, dzisiaj prawdziwie Jezus daje apostołom, a Kościół co dzień prawdziwie konsekruje i rozdziela swoim wiernym. Albowiem pod wpływem tych słów, to jest ciało moje, chleb przeistacza się w ciało Chrystusowe. Jezus własną krew dał dzisiaj swoim apostołom do picia, mówiąc, to jest krew moja nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Swoją własną krew, którą na drugi dzień wylał rękami niewierzących, a którą dzisiaj swoimi najświętszymi rękami daje swojej ukochanej oblubienicy, świętemu Kościołowi. Widzimy, iż nauczanie świętego Antoniego, jak zwykle, jest niezwykle biblijne, jest tradycyjne, jest głębokie. W prostych obrazach, nawiązujących do ostatniej wieczerzy, święty Antoni przekonuje swoich słuchaczy, którzy nierzadko byli wystawieni na kontakt z różnymi poglądami, niekatolickimi naukami, aby uwierzyli, aby przylgnęli całym swoim sercem do nauki Kościoła katolickiego, który głosi, iż chleb i wino stają się w Eucharystii prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto tajemnica naszej wiary. Oto wielkie misterium zbawienia, które tak chętnie głosi nam święty Antoni. W tym samym kazaniu święty Antoni wyjaśnia, czym tak naprawdę jest ofiara eucharystyczna. Chrystus wstał od wieczerzy, w której uczestniczył u Boga Ojca i przygotował wieczerzę wielką i zawezwał wielu. Uczta wielka i wspaniała, ponieważ opływająca w chwałę boskiego majestatu, bogactwo szczęścia anielskiego, w rozkosze uwielbienia duszy i ciała, na którą wielu zostało wezwanych, ale mało ich przyszło. Nieskończona jest bowiem liczba głupców, którzy zaniedbują wieczerzy żywota na rzecz siedzeniu w gnojowisku doczesności. Chrystus wstaje od wieczerzy swojej szczęśliwości, by ich podnieść z tego nędznego gnojowiska. Kiedy wsłuchamy się w kazania Antoniego, znajdziemy tam wiele słów, które opisują nam, czym jest Eucharystia, jak święty ją rozumie. Pojawiają się zatem sformułowania i nauka o wieczerzy, o ofierze,
o zwołaniu, o dziękczynieniu, o modlitwie, a także o obecności Pana wśród swojego ludu. I kiedy zapytamy Antoniego, jak on to wszystko rozumie, zobaczymy, że kazania ukazują nam bardzo ciekawą naukę, charakterystyczną dla XIII wieku. U świętego Antoniego dominuje jednak tematyka sakryficjum, ofiary. Codziennie w sakramencie ołtarza ofiarujemy Jezusa Chrystusa, żeby zyskiwał nam u Boga Ojca przebaczenie grzechów. Czynimy bowiem tak, jak kobieta mająca małe dziecko. Gdy mąż rozgniewany na nią chce ją uderzyć, ona chwyta malca w ramiona i sprzeciwia się mężowi, mówiąc: jego bij, jego uderz. Malec z powodu współczucia matce zalewa się łzami. Ojciec zaś, którego serce wzrusza się na widok łez syna, którego serdecznie kocha, ze względu na niego daruje. Tak my Bogu Ojcu, zagniewanego na nas, na grzechy nasze, ofiarujemy w sakramencie ołtarza Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jako przymierze pojednania, żeby odwrócił od nas karę, na jaką słusznie zasłużyliśmy, i żeby darował nam, jeżeli nie ze względu na nas, to ze względu na swego umiłowanego Syna, pomny na Jego łzy, trud i mękę. Ofiara za nasze grzechy. To charakterystyczny element nauczania świętego Antoniego. Może pewne obrazy są dla nas dzisiaj trudne, trudno sobie je wyobrazić czy przyjąć, ale w XIII wieku właśnie takie obrazy przemawiały i docierały do ludu i do słuchaczy. Nie dziwi nas więc fakt, że w okresie po Soborze Laterańskim IV, jak już powiedziałem, który uporządkował naukę o Eucharystii, o przeistoczeniu i Komunii Świętej, święty Antoni jako kaznodzieja ludowy poświęca całą swoją energię i czas, aby nauczać ludzi o konieczności świętej komunii. Wielu bowiem w tamtym czasie bało się przystępować często albo i w ogóle do sakramentu ołtarza, uważając, że są grzeszni i niegodni, odkładając komunię na czas późniejszy. Widzicie, kochani, że święty Antoni tak się do was wyrywa, że aż przesuwa całą ambonkę. Także zapytajmy go dalej, jak to jest z komunią świętą. Niektórzy ze względu na cześć dla ciała Chrystusowego mówią: Panie, nie jestem godzien. Dlatego wstrzymują się od częstego przyjmowania Eucharystii. Inni natomiast przeciwnie. Często ze czcią i radością przyjmują ciało Chrystusa. Stąd to święty Augustyn mówi: codziennego przyjmowania Eucharystii ani nie chwalę, ani nie ganię. Ponieważ kto ze względu na uszanowanie nie śmie codziennie przyjmować, ten czyni to dlatego, by na skutek przyzwyczajenia się nie stracić szacunku do Eucharystii. Ale prorok Ezechiel mówi: spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie na dolinę, która była pełna kości. Było ich na obszarze doliny bardzo dużo. Były one zupełnie wyschnięte. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: wyschłe kości, słuchajcie słowa Pańskiego. Oto ja wam daję ducha po to, abyście ożyły. Święty Antoni dodaje: suchymi kośćmi są grzesznicy, którzy wyschli, ponieważ zapomnieli spożywać chleb, mający w sobie wszelki smak i wszelką rozkosz. Ale święty Antoni naucza również,
o konieczności dobrego przygotowania do komunii. Jakżeż mógłby wejść do świątyni i włączyć się do wspólnoty wiernych, ośmielić się uczestniczyć w uczcie eucharystycznej ten, kto wiedziałby, że nie posiada szaty białej i czystej, to znaczy czystości wewnętrznej i zewnętrznej? Czyż nie usłyszałby wyrzutu? Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty godowej? Kto więc chce godnie przyjmować ciało pańskie, niech przepasze biodra pasem czystości. Uczucia duchowe niech opatrzy przykładami świętych, a słowa niech wprowadza w czyny. W taki to sposób ma obchodzić prawdziwą Paschę razem z prawdziwymi Izraelitami, żeby z tego świata przejść do Ojca. Jak synowie Izraela na rozkaz Boży w uroczystość Paschy jedli baranka paschalnego z gorzkimi ziołami, tak i my mamy spożywać baranka niepokalanego, zabitego za nas na krzyżu, ofiarę pojednania z Bogiem za grzechy ludzi, z goryczą żalu i skruchy. I jak Izraelici stawali u stołu przepasani na biodrach, tak i my przepasujmy swe lędźwie pasem czystości. Jest więc rzeczą oczywistą, że święty Antoni kładzie nacisk na godne przyjmowanie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak przygotować się do Eucharystii? Święty ukazuje nam tutaj drogę przez krzyż, cierpienie, pokutę, ale również naukę Kościoła. Kiedy wsłuchamy się w jego kazania, zobaczymy, że Eucharystia w rozumieniu świętego Antoniego łączy się nie tylko z krzyżem, pokutą i cierpieniem, ale również z wiernym wypełnianiem nauki Kościoła. Posłuchajmy naszego mistrza. Nieszczęsny ten, kto by wszedł na ucztę eucharystyczną bez godowej szaty miłości albo pokuty. Kto bowiem niegodnie przyjmuje, potępienie na siebie przyjmuje. Co za łączność światła z ciemnością, Judasza, zdrajcy, ze Zbawicielem. Ręka zdrajcy mego jest ze mną na stole. Kto po zwierzęcemu dotyka ciała Chrystusowego, ten będzie potępiony. My, świadomi wielu grzechów, przystępujemy bez czci do obecnego tu majestatu Boga i się nie lękamy. A przecież tam jest obecny majestat Boga, gdzie jest ciało Chrystusa. Chwała aniołów, gdzie są sakramenty Kościoła, gdzie odprawia się święte tajemnice. Wprawdzie we wszystko to wierzymy, ale tak jakbyśmy byli zatwardziali w złu, nie przestajemy grzeszyć. Dlatego Pan mówi do Jeremiasza: dlaczego ukochany mój popełnia w mym domu liczne grzechy? Czyż mięso ofiarne może odwrócić od Ciebie Twe złości? Zapewne nie. Owszem, jeszcze je pomnoży. Święty Antoni ukazuje nam zatem, jak nie należy przyjmować komunię świętą, ale w jego kazaniach odnajdujemy również bardzo ciekawą naukę, jak należy przyjmować Najświętszy Sakrament, jak należy przystępować do komunii. I tu nasz święty Padewski, mistrz i nauczyciel, mówi nam o trzech stołach. Posłuchajmy. Są trzy stoły i na każdym z nich potrawa jemu właściwa. Pierwszy to stół nauki, drugi to stół pokuty, trzeci to stół Eucharystii, o którym apostoł mówi: nie możecie być uczestnikami stołu Chrystusowego i stołu diabła. Na pierwszym stole jest słowo żywota, na drugim smutek i łzy, na trzecim ciało i krew Chrystusa. Chrześcijanie przystępujący do stołu Eucharystii winni mocno wierzyć,
pobożnie do Niego przystępować, uważać się za niegodnych tak wielkiej łaski, ostrożnie ją przyjmować. Tu święty Antoni używa słów łacińskich caute sumant, czyli przyjmowanie ostrożne. W swoim pięknym i obrazowym języku święty Antoni przyrównuje Eucharystię do góry Tabor. Pan przemienił się na górze Tabor. Tabor tłumaczy się jako światło przychodzące i oznacza ołtarz, na którym dokonuje się przemienienie. To jest przeistoczenie z postaci chleba i wina na ciało i krew Chrystusa, przez co sakrament przychodzi jako światło dla osób wierzących. W innym miejscu święty Antoni używa symbolu Betlejem. Eucharystia to pokarm duszy, a więc Kościół można nazwać Betlejem, czyli dom chleba, ponieważ Chrystus karmi nas w domu Kościoła chlebem swego ciała. Chlebem, który ja wam dam, mówi Pan do apostołów, jest moje ciało za życie świata. Wreszcie święty Antoni używa obrazu uczty. Na tej górze, to znaczy w Jerozolimie, w owym wielkim, usłanym wieczorniku, Chrystus wydał ucztę dla wszystkich narodów wierzących w Niego. Ucztę z rzeczy tłustych, wewnętrznie i zewnętrznie, czyli prawdziwie swoje ciało nasycone z wewnątrz i z zewnątrz wszelką duchową cnotą i miłością. I postanowił, że ma ono być dawane wierzącym w Niego. A jakie są skutki przyjmowania Eucharystii? Tu nasz święty również opisuje całą naukę w bardzo prosty sposób. Ciało Chrystusowe tym, którzy je godnie przyjmują, udziela podwójnego wzbogacenia duszy, łagodzi pokusy i pobudza pobożność. Dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa powiedziano: ziemia mlekiem i miodem płynąca. I moi kochani, gdybyśmy tak świętego Antoniego pytali, znaleźlibyśmy w jego pismach bardzo wiele pięknych obrazów ukazujących nam, czym jest Eucharystia, czym jest Komunia Święta. Tak jak powiedziałem, dominuje tematyka ofiary, sacrificium, ale jest również bardzo piękny obraz uczty, jedności z Bogiem, bliskości Pana Jezusa i przychodzącego do nas zbawienia. Myślę, że są to nauki, które nic nie straciły na aktualności. Również w naszych czasach możemy pytać świętego Antoniego, ubogacać się jego wiedzą, doświadczeniem, modlitwą, a przede wszystkim uczyć się od świętych, jak przeżywać Eucharystię. Moi drodzy, duchowość franciszkańska, którą reprezentuje święty Antoni Padewski, jest na wskroś eucharystyczna. I dla świętego ojca Franciszka, i dla świętego Antoniego, dla pierwszych pokoleń franciszkanów, ale też i dla nas, franciszkanów żyjących w czasach współczesnych, Eucharystia to źródło życia. Liturgia, od której wszystko wychodzi, do której wszystko wraca, która jest inspiracją dla naszego życia, a jednocześnie jego zwieńczeniem, jego ukoronowaniem. Eucharystia to miejsce i czas spotkania się nieba i ziemi, rzeczywistości eschatologicznej, czyli chwalebnej, wiecznej, z rzeczywistością doczesną. Moi drodzy, kiedy pytamy świętego Antoniego i on jak zwykle cierpliwie nas naucza i ukazuje nam prawdy naszej wiary, wsłuchajmy się w Słowo Boże. Wyciągnijmy nasze ręce, podobnie jak to czyni nasz święty, aby przyjąć bliskość Pana Jezusa. A bliskość Pana Jezusa to przede wszystkim nasz udział
w Eucharystii. Niech będzie to dla nas zaproszenie i niech będzie to dla nas jasna droga, aby odnowić naszą duchowość eucharystyczną. Tak jak święty Antoni. Rozpoczęliśmy naszą szkołę dzisiejszą, spotkanie w pracowni słowami sługi Bożego, ojca Awenantego Katarzyńca. Zakończmy krótką sentencją i słowami świętego ojca Franciszka. Bóg mój i wszystko. Kto posiada Boga w swoim sercu, wszystko już znalazł. Niech święty Antoni Padewski wyprasza nam łaskę głębokiej wiary i bliskości Pana Jezusa.